W sobotę 17 marca na Anopolskim Rynku Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Anopol Szansa zorganizowało i przeprowadziło charytatywny kiermasz wielkanocny pod nazwą Z Szansą dla Michała. Była to akcja mająca na celu zbiórkę pieniędzy dla 11-letniego chłopca Michała Szota z Kraśnika, który zmaga się z guzem pnia mózgu. Michał obecnie przebywa w Meksyku, gdzie poddawany jest specjalistycznemu i bardzo kosztownemu, ale przynoszącemu dobre efekty leczeniu. Członkowie stowarzyszenia postanowili włączyć się w pomoc Michałowi, organizując kiermasz, na który przygotowali własnoręcznie wiele ozdób i dekoracji wielkanocnych. Pomimo śniegu, mrozu i bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych, darczyńcy nie zawiedli. Dzięki mieszkańcom Anopola i okolic stowarzyszenie zebrało do puszek 6685 zł.